Księga Ewangelia Łukasza, rozdział 19, bo jakże inaczej jak w święta nie mówić o Panu Jezusie. A więc to kazanie będzie mocno chrystocentryczne, ale kazania powinny pokazywać Jezusa, więc dzisiaj go zobaczymy. Kochani, czytam od pierwszego wersu. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Szedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali do grzesznika, poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. No to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż on jest synem Abrahama. Abym Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, do tego miejsca. Jezus wchodzi do Jerycha. Kiedy czytamy o Jerozolimie, to czytamy o mieście Bożym, o mieście, które jest symbolem Bożej obecności, przyszłości Bożego ludu, szczęścia, świątyni, tam, gdzie Bóg przebywa. Kiedy czytamy o Jerychu, to Jerycho nie jest takim miastem. Jerycho jest miastem, które było miastem przeklętym. Księga Jozuego mówi, że ten, kto będzie próbował odbudować Jerycho, na swoim pierworodnym postawi jego fundamenty. Inna nazwa to też miasto Palm. I Jerozolima jest wyżej, Jerycho jest niżej. I kiedy czytamy na przykład o miłosiernym Samarytaninie, to wędrowiec schodzi z Jerozolimy do Jerycha. Idzie z Bożego miasta do miasta, które wcale nie jest synonimem Bożej obecności, ale normalnego, grzesznego życia. I przez takie Jerycho przechodzi Jezus. I w Jerychu jest pewien gość, który ma bardzo nielubiany zawód. Ten zawód przynosi mu dużo profitów. Ten zawód stawia go w sytuacji, kiedy już na dzień dobry go nie lubią, bo pracuje dla Rzymian, którzy najechali jego rodaków i nie lubią go pewnie jedni i drudzy. Ten zawód powoduje, że jest człowiekiem majętnym, i ten zawód, i możemy tu z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, nie był dla ludzi do końca uczciwych. Jak czytamy w Nowym Testamencie, to oto grzesznik i kto? I celnik. Oni po prostu nie byli zbyt uczciwi. I byli nielubiani z różnych powodów, no choćby z tego, że mieli lepiej niż inni. Dzisiaj są takie zawody, ale kazanie nie jest miejscem, żeby na temat takich zawodów mówić. Dzisiaj mamy inny synonim celnika i grzesznika. I Jezus przechodzi przez Jerycho. Wielki tłum chce go zobaczyć, ale ten bogaty człowiek ma jeden problem. Jest niski. I kiedy wszyscy wybiegają, aby zobaczyć Jezusa, on nie może, bo wszyscy inni są wyżsi od niego. I chce go zobaczyć. Znajduje sobie sykomorę, takie rozłożyste drzewo, na które stosunkowo łatwo wyjść, jakbyśmy gdzieś go na zdjęciach zobaczyli. Wychodzi, aby go zobaczyć. I później Jezus podchodzi, rozmawiają i dzieje się, co się dzieje. Ale kochani, są święta 2015, Wielkanocy, i ta historia nie jest po to, żebyśmy wiedzieli, co zrobił Zacheusz. Ta historia jest dla nas dzisiaj. Mianowicie chcę, abyście dzisiaj siebie trochę umieścili jako tego Zacheusza. Trochę pomyśleli o sobie w ten sposób i myślę, że wykorzystamy ten czas na zadanie sobie kilku pytań, które należałoby zadać w taki właśnie czas i w takim miejscu. Po pierwsze,
Zacheusz ma pewne braki, ma deficyty. On jest niski. I kochani, nie wiem, czy będę jakiś odkrywczy dzisiaj. Nie wiem, czy kogoś obrażę, nie obrażę. Nie jest to moim celem. Wszyscy mamy jakieś braki. Każdemu z nas czegoś brakuje. Wzrostu, kultury, wykształcenia, pieniędzy, zdrowia, urody. Jeden jest wysoki, drugi jest niski, gruby, chudy. A jakbyśmy każdego tutaj wzięli na środek i tak uczciwie każdy z nas miał coś powiedzieć, to każdy z nas ma jakiś brak. I te braki mają jakby dwojakie w życiu, dwojaki wpływ na nasze życie. Po pierwsze, utrudniają nam życie, tak jak Zacheuszowi, ale czasami utrudniają nam zobaczenie Pana Jezusa. Czasami mamy taki deficyt, który powoduje, że go dobrze nie widzimy. Oto ktoś jest bardzo uporządkowany i lubi mieć wszystko tak w punktach. I czasami, i to jest dobre w niektórych aspektach życia, ale w niektórych aspektach życia nie. I przychodzi Bóg, który z założenia, gdzie przychodzi, robi swój porządek i z założenia on jest inny od naszego. I tego Boga się już nie da zaszufladkować, tego Boga się już nie da wprowadzić w punkty. Ten Bóg nie posługuje się punktem pod punktem, bo jest Bogiem niepojętym, niezmierzonym i dziwnym. I w tym momencie nasza cecha staje się problemem, aby zobaczyć Boga. I problemem Zacheusza był niski wzrost. I kochanie, kochanie, dzisiaj Jezus przechodzi przez takie Jerycho, przechodzi przez taki Nowy Sącz, przechodzi przez takie święta wielkanocne, które tutaj obchodzimy w taki czy inny sposób. I ludzie chcą Go zobaczyć. I Ty Go może chcesz zobaczyć, ale masz deficyty, masz braki. A coś, czegoś Ci brakuje. Trochę wzrostu za mało. I chcę Ci powiedzieć, że możesz Go zobaczyć, że ja mogę Go zobaczyć, ale jest warunek. I Zacheusz ten warunek może spełniał, to jest złe słowo, ale było w nim coś, co było najważniejsze dla Pana. Wiecie, co tam żeśmy czytali? Czytałem, że chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Kto to jest? I powiem teraz do starych wierzących, oczywiście duży cudzysłów przy starych. Kochani, które to już święta w waszym życiu? 10, 15, 20, 30, może niektórzy mają 40? I chcę siebie i was dzisiaj z całą pokorą w imieniu Pańskim zapytać, czy jest w nas jeszcze pragnienie zobaczyć Jezusa? Czy jest ciekawość Jezusa? Czy jest w tobie i we mnie ciekawość, kim jest Jezus? Czy wszystko już o Nim wiesz? I może mijają kolejny rok, kolejne takie czy inne spotkanie, a ty już tak znasz Jezusa, że już nie masz nawet ciekawości zobaczyć, jaki On jest. Może wystarcza nam czasem nasza religijność. Wystarczy nam to, że przychodzimy na nabożeństwo, czytamy Biblię, modlimy się, jesteśmy ogólnie rzecz biorąc poprawni teologicznie i dogmatycznie. Może wystarcza nam to, że służymy w kościele w takim czy innym miejscu, że mamy służby odpowiedzialności, że jesteśmy zapracowani. Może wystarcza nam to, że modlimy się, studiujemy Słowo i mówimy: Panie, jesteśmy blisko Ciebie, jesteś z nami. A może nam to nie wystarcza. Może jest coś więcej. Może gdzieś zgubiliśmy czasem trochę pragnienie i ciekawość zobaczyć Jezusa. Może tak dużo wiemy, może tak dużo żeśmy się przyzwyczaili do tego
środowiska chrześcijańskiego, w którym jesteśmy, że zatraciliśmy trochę takiej pierwszej ciekawości, kim jest Jezus. My znamy Jezusa z oświadczenia, z pisma, z kazań, ale Jezus za każdym razem jest inny. Jezus nie daje się sklasyfikować, że jest taki, inny już nie będzie, bo Jezus jest niezmierzony, niepojęty, jest Bogiem, który jest niespodzianką. Jest Bogiem, który jest cudownym doradcą, a który jest przedziwny i który wymyka się naszej dobrej chrześcijańskiej tradycji, naszym dobrym chrześcijańskim poglądom i naszemu dobremu, codziennemu myśleniu i wyobrażeniu o Nim. On jest inny. I są dzisiaj święta 2015 i On jest inny niż znałeś Go rok temu. Z jednej strony Bóg jest niezmienny i nigdy się nie zmienia, ale z drugiej strony pokazuje nam swoją twarz. Kiedy Zacheusz ma to w sobie, chce go koniecznie zobaczyć. Jest bogaty, prowadzi dobre życie, ale czegoś mu w życiu brakuje. I wychodzi na to drzewo. Wiecie, co on robi? On ryzykuje ośmieszenie przed ludźmi, żeby zobaczyć Jezusa. On, wychodząc na to drzewo, wie, że ludzie, którzy niespecjalnie za nim przepadają, będą się może śmiać. Będą może mówić, popatrzcie się, jaki epitet. On się wystawia na strzał opinii, środowiska, w którym jest, w którym żyje i pracuje, ale dla niego najważniejsze jest zobaczyć, kim jest Jezus. I wiecie, i zapytajmy się dzisiaj sami siebie, czy tak chcemy zobaczyć Jezusa, że chcielibyśmy, umielibyśmy wyjść na taką sykomorę. W życiu każdego z nas Bóg umieszcza taką sykomorę. To nie jest przypadek. Jezus chodzi do Jerycha i to drzewo tam miało być dla Zacheusza, aby mógł skorzystać, wyjść i zobaczyć Jezusa. I w naszym życiu jest taka sykomora. W Twoim i w moim życiu. Jest coś, co możemy zrobić, ryzykując ośmieszenie, ryzykując opinię, ryzykując status, który żeśmy sobie wypracowali, po to, aby zobaczyć Jezusa. Tylko, czy my to chcemy? Czy my chcemy ponieść taką cenę? Czy nasza religijność, dobra chrześcijańska, nawet zielonoświątkowa religijność, pozwoli nam na to? Czy nam wystarczy to, że jest nas dobrze, nam jest dobrze tak, jak jest? Czy jesteś w stanie, czy jestem w stanie, aby pokonać moje ograniczenia, wyjść na taką sykomorę? Wiecie, to jest pytanie, które ja sobie zadaję teraz, w te wielkanocne święta. Czy jestem w stanie, czy mi zależy? Czy mi jeszcze zależy, lub czy Tobie już zależy? Bo może kiedyś Ci zależało. Może kiedyś, kiedy poznałeś Pana, wszystko było łatwe. Była pasja, było oddanie, było poświęcenie, a później przyszło życie, miłość ostygła, wytuptaliśmy sobie nasze ścieżki religijności, w których się poruszamy, czujemy się bezpiecznie, czujemy się dobrze, ale Bóg chce, abyśmy wychodzili na te sykomory, on je gdzieś sadzi, one rosną w naszym życiu. I Zacheusz wychodzi, bo jest niskiego wzrostu, chce zobaczyć Jezusa. I wiecie, i tam jest fantastyczna rzecz. Jezus przyszedł na to miejsce i co zrobił? Spojrzał w górę i mówi: zejdź, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Nie, może się zatrzymam, bo jestem Panem, Zbawcą. Jak będę miał czas, to Cię odwiedzę. Albo jak będziesz wystarczająco dobry,
święty i czysty, to będę miał z Tobą społeczność. Jezus przychodzi do gościa, który prowadzi życie, jakie prowadzi, robi rzeczy, jakie robi, wylazł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Jezus mówi, muszę dzisiaj być u Ciebie w domu. Dzisiaj w te święta Jezus musi być u Ciebie. Nie u niego, u sąsiada. On musi być u Ciebie. Bo On ze względu na Ciebie tutaj jest. Ze względu na mnie. Jemu zależy na tym, żeby się u nas zatrzymać bardziej niż na mnie raz. I podchodzi i mówi, Zacheuszu, muszę się u Ciebie zatrzymać. Wiecie, otaczały go tłumy. Tłumy chciały go zobaczyć. Te same tłumy, które wołały go, wjeżdżającego do Jerozolimy, i te same tłumy, o których czytaliśmy w piątek, też wołały, ukrzyżuj. Ale on w tej historii nie przychodzi ze względu na tłumy. On przychodzi dla Zacheusza. Dla gościa, który żyje swoim, niekoniecznie świętym i oddanym życiem. Bo on chce, aby się wydarzyło coś, co jest cudem zmartwychwstania, co jest cudem tych świąt, o czym zaraz będziemy czytać. I mówi, muszę się Zacheuszu zatrzymać. Co robi Zacheusz? Schodzi z pośpiechem i przyjmuje go rozradowany. I wtedy dzieje się coś, co w takim miejscu dziać się później musiało. Wszyscy, widząc to, szemrali. Jaki to rabin? Jaki to nauczyciel? Do grzesznika poszedł w gościnę. Kiedy Jezus przychodzi, opinia ludzi na Jego temat nie interesowała Go w ogóle. Jestem przekonany, że z radością szedł do domu celnika, że z radością szedł z nim w gościnę i w ogóle mu nie przeszkadzało, że ludzie gadają. A czy Tobie przeszkadza? Czy mi przeszkadza, że ludzie gadają? Kiedy przychodzi Jezus i mówi, Tomek, w te święta muszę się zatrzymać w Twoim domu, a ludzie zaczynają gadać, to na czym Ci bardziej zależy? Na gadaniu ludzi? Czy na spotkaniu z Jezusem? Czasami zależy nam bardziej na gadaniu ludzi. Czasami żyjemy w strachu, co ludzie powiedzą. Czasami żyjemy w strachu, a co w Kościele powiedzą? Wiecie, ja Was bardzo szanuję i staram się Was kochać i służyć w tym Kościele, ale jeśli mam się spotkać z Jezusem, to mi wszystko jedno, co powiecie. Sorry. Wszystko mi jedno. Możecie gadać. Ktokolwiek może gadać. Ja się chcę spotkać z Jezusem. Chcę z Nim iść. Chcę w tym roku kolejnej zmiany w moim życiu. Bo mam dość czasem mojej religijności. Nie mam dość Kościoła. Nie mam dość Was, kochani. Nie mam dość miejsca, w którym jestem. Ale czasem mam dość siebie. Myślę, Panie, uprawiam to pole religijne i gubię Ciebie. Borykacie się z tym czasem? Borykacie się czasem z tym? Modlisz się? Czytasz Biblię, służysz? I nagle okazuje się, że zgubiłeś gdzieś Jezusa. Gdzieś przestał być taki bliski. Ja bardzo lubię coś w Kościele robić, służyć, mieć służbę, odpowiedzialność, ale to nie może być nasz cel. Aktywista zborowy to nie jest coś, co Pan Bóg przewidział. Bóg chce, abyśmy byli blisko Jezusa. Aby Jezus był realną, żywą, centralną osobą w naszym życiu. A wszystko, co robimy, na jakimkolwiek poziomie, miejscu służby, ma wynikać z relacji z Nim. A nie z tego, że
strzyknemy się i chcemy być aktywistami Kościoła w Nowym Sączu. Wybacz, pastorze, to określenie aktywista, bo no nie jest zbyt... Wiem, że nie lubisz tego określenia, ale pozwólcie, jeśli ktoś nie lubi. Przepraszam. Schodzi i idą. I nagle Zacheusz mówi: Panie, połowa mego majątku idzie dla ubogich, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, chłop trochę ryzykuje, zwracam poczwórnie. Nie wiemy, czy po tej historii był dalej bogaty, bo zależy, ile osób skrzywdził, ale Jezus tego od niego nie wymaga. Nie mówi: Zacheuszu, oddaj tym, co wymusiłeś i daj pół kasy i możesz iść ze mną. Jezus po prostu do niego idzie. Bo kiedy Jezus przychodzi, to robimy rzeczy, które musimy zrobić. To dzieją się rzeczy, które wywracają nasze życie na drugą stronę. Kiedy Jezus przychodzi, coś się musi zdarzyć w naszym życiu. Kiedy Jezus przychodzi w te święta, musimy coś zrobić. Musimy coś zmienić. Musimy coś zobaczyć. Musimy z czymś się nie zgodzić w nas. Musimy się czymś zachwycić. Musimy coś stracić. Jeśli ktoś poznał Jezusa, który nic nie zmienił w jego życiu, to go nie poznał. To poznał historię o Jezusie w Ewangeliach, to coś usłyszał, to powiedziała formułkę, ale kiedy spotykamy się z żywym Jezusem, i to ewangelista Łukasz pokazuje, to on swoją osobą wymusza zmiany. To on powoduje, że zmienia się wszystko. Że zmienia się optyka naszego patrzenia na życie, perspektywa, wartości, wszystko. Przypomnijcie sobie ci, którzy już znacie Jezusa. Co się zmieniło w waszym życiu? Często zmieniło się dokładnie wszystko. Są rzeczy, które się zmieniają później, z którymi się borykamy, które będziemy się zmieniać pewnie do końca naszych dni. Ale generalnie, jakbyśmy powiedzieli, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I przychodzi Jezus i Zacheusz zmienia wszystko. Jezus odpowiada: zbawienie dziś stało się udziałem twojego domu. On jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Przychodzi w te święta Jezus. Przychodzi do ciebie i do mnie. I co zrobimy? Damy mu piaskową babkę i powiemy: to zejdź ze mną trochę, a później idź, bo mam swoje życie po świętach. Czasem tak robimy. Pan Jezus staje się dodatkiem do naszej religijności. To pomożesz mi, jak będę potrzebował. Bardzo cię kocham, ale nie dotykaj mojego życia, żebyś mnie przypadkiem nie zmienił. Bo mi jest dobrze, jak jest. Bo lubię swoje cechy. Nauczyłem się omijać moje deficyty, albo udawać, że ich nie mam. I wiem, co chcę robić przez najbliższe 10 lat. Ale Jezus taki nie jest. On jest Bogiem. Jest Panem Panów. On sobie na to po prostu nie pozwoli. Jak przychodzi do naszego życia i są święta, to prawdziwe święta dla Niego wszystko zmienić w naszym życiu. Coś pokazać. Czymś wstrząsnąć. Zobaczyć, że wcale nie jest tak, jak myślimy, że jest. Bo On jest Bogiem. On jest Panem. I On przychodzi w święta specjalnie dla mnie i dla ciebie. Ja wierzę, że On tam szedł ze względu na Zacheusza. On wiedział, że on będzie na drzewie, bo wszystko wiedział. On do tego drzewa podszedł, wiedział, że on wyjdzie na to drzewo. Wiedział, że pójdzie do domu, ale zrobił to dlatego, żeby się wszystko zmieniło w życiu Zacheusza. Jeśli celebrujemy, i chwała Bogu, ja lubię okres świąt. Jednych, drugich. Jakby było i 10, to bym też lubiał. Ale jeśli jest taki okres,
kiedy celebrujemy święta, bo to jest dobra celebra, to szukajmy w tym Jezusa. Szukajmy tam tego, że On chce coś wywrócić, coś zmienić, może coś rozwalić. On nie będzie siedział w kąciku i się nie wtrącał. To nie jest taki gość świąteczny. On nie będzie zachowywał się tak, żeby cię przypadkiem nie urazić. A wiecie dlaczego? Bo On nas kocha i Jemu na nas zależy. A jeżeli komuś na kimś zależy, to zrobisz wszystko, żeby mu pomóc. Nawet jeśli Jemu to się nie będzie podobało. Bo Tobie na kimś zależy. I czasami konwenanse idą w bok. I czasami poprawność też idzie w bok. I kiedy Jezus przychodzi w te święta, to Jemu na nas zależy. Historia kończy się wersem, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. I to jest odniesienie do Księgi Ezechiela, do miejsca, które mówi o tym, że szuka zaginione owce z Izraela, szuka tych, którzy się gdzieś zgubili. Ale dzisiaj, w 2015 roku, w te święta, oprócz tego, że przychodzi odszukać i zbawić to, co zginęło, a więc może kogoś, kto jeszcze go nie zna, kogoś, kto zupełnie gdzieś był całkiem daleko, nikt o nim nie słyszał. Ale kochani, wierzący, do nas też przychodzi. Chociaż jesteśmy wierzący i mówimy, mamy Jezusa, poznaliśmy Go, bo nam też czasem coś w życiu ginie. I przychodzi do Twojego i mojego życia, aby odszukać i uratować, zbawić, uratować to, co Ci zginęło. Co Ci zginęło w te święta? Pomyślcie przez chwilę, co Wam zginęło przez te lata? Miesiące? Może lata relacji? Czy nie zgubiliśmy czegoś z Nim? Mamy znajomość Biblii? Mamy miejsca w Kościele? Odpowiedzialności? Mamy dobre, biblijne zwyczaje? Mamy przyjaciół? Mamy swoje miejsce? Umiemy się modlić? Teologicznie mamy wiele rzeczy poukładanych? Ale czy mamy bliskość Jezusa dzisiaj? Czy masz dzisiaj taką bliskość Jezusa, jak miałeś, kiedy się w Nim zakochałaś, zakochałeś? Kiedy przyszedł czas, kiedy wszedł do Twojego życia i stał się najważniejszą, jedyną osobą w Twoim życiu, tą pierwszą miłością, tym, dla którego byłeś w stanie zrobić wszystko. Rzeczy mądre i rzeczy głupie. Ja pamiętam, że robiłem wiele rzeczy głupich, których bym dzisiaj nie powtórzył. Ale pamiętam też, że robiłem to ze względu na Jezusa. Czy dzisiaj Twoje serce kocha Jezusa? Czy Twoją religijność, w której Ci jest wygodnie? Twoje ubranie, w którym się dobrze czujesz? W którym możesz grać? Udawać, jakbyś chciał, który nie wymusza zmian. Po prostu ładnie wyglądasz, bo święta, bo ku temu okazja. Ale czy tam kochasz Jezusa? Czy jest w Tobie, we mnie, to pragnienie zobaczyć Go nade wszystko? Czy jest w Tobie to pragnienie zobaczyć Go przede wszystkim? Czy jest w Tobie to, że choć bardzo kochasz swojego współmałżonka, swoje dzieci, swoich przyjaciół, to bardziej niż ich chcesz zobaczyć Jezusa? To bardziej niż na nich zależy Ci na Jezusie. Bo Jezus powiedział, że ktoś, kto nie ma w nienawiści, a więc nie zależy mu, tak? Jakbyście zrozumieli? Kogo? Rodziny, przyjaciół? Bardziej niż nie jest mi godzien?
Czy Jezus zadawala się być dodatkiem świątecznym? Dodatkiem do nabożeństw? Jezus nie zabiera nam rodzin, nie zabiera nam nabożeństw, nie zabiera nam Kościoła. On jest tego autorem. Ale On zabiera nam nasz egoizm, a tego nie lubimy. On zabiera mi to, że mam zawsze rację, a ja tego nie lubię, bo mam rację. On zabiera mi to, że jestem najważniejszy albo jeden z ważnych, bo lubię być ważny. Nie wiem jak wy. On zabiera mi to, że lepiej rozumiem Boże Słowo niż inni, bo lubię lepiej rozumieć niż inni. On zabiera mi to, że tak naprawdę ten Kościół to ma tak funkcjonować, żebym ja się dobrze tutaj czuł. On przychodzi w te święta i mi to zabiera. On zabiera mi to, że moja żona ma być taka, jaką ja chcę, żeby była. Ty jesteś, nie bój się. Ona ma być taka, jak Pan chce, żeby była. Wybrnąłem jak piskorz. On to zabiera. On zabiera moje na wierzchu. On nawet zabiera plany na przyszłość. Ułożyłem sobie plany. Może sobie na służbę ułożyłeś plany. Na taki dobry, dobrze układać plany. Ale on te plany chce mieć w garści. I powiedzieć, planuj. Siodłaj konia na dzień bitwy, Salomon, ale zwycięstwo zależy ode mnie. To ja jestem najważniejszy. I drogie Kościele, drodzy bracia, siostry, przyjaciele, czy dzisiaj Jezus coś ci zabrał w te święta? Coś ci zmienił? Coś ci pokazał? Czy spowodował, że w jakiejś dziedzinie poczułeś się niekomfortowo? Bo nie jesteś taka fajna, jak ci się wydawało. Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy super fajni, ale On potrafi powiedzieć, słuchaj, ja do końca twoich dni, aż się zestarzejesz, aż ta skóra będzie jak u tego psa, będę cię nosił, będę cię ratował, bo tak powiedziałem w Izajaszu, ale do końca twoich dni będę cię musiał zmieniać. Będę musiał wypalać egoizm, będę musiał wypalać twoją niewyparzoną gębę czasem, przepraszam, będę musiał dotykać się ciebie, żeby ci nie było tak wygodnie i uczyć cię, że brat może być ważniejszy od siebie, że inni też mają swoje racje i że tak naprawdę to może się zdziwisz, ale nie prowadzę Kościoła tak, żebyś ty się dobrze czuł w nim tylko. I potrzebuję tego. Bo mam taki wadliwy charakter, że potrzebuję tego. Nie wiem jak wy. Nie mnie oceniać wasze charaktery. Może jesteście doskonali, nie mający braków. Może wszystko jest super. Może myślicie jak Bóg. Przepraszam za ironię, bo ja tego o was nie myślę. Nie myślę tego sobie, bo tacy nie jesteśmy. Takie fantomy czasem dmuchamy. I przychodzi Jezus i robi i bańka pęka. I zostanie taki zwykły gość. Sterta wad, parę dobrych cech i wielka niewiadoma na przyszłość. Z całej duchowości. Bo tak naprawdę to On jest ważny. W Nim jest zbawienie. To w Nim jest ratunek. To w Nim jest akceptacja. A ja, tak jak i wy, pełni deficytów, braków, dziur, które po ludzku łatamy, słomą, czymkolwiek. I wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi. Miało być krótko, więc kończę. Życzę sobie i życzę wam w te święta. Oprócz tego, że będziecie wypoczywać i dobrze się czuć, czego też wam życzę, ale życzę wam i sobie,
żeby Jezus przyszedł jak do Zacheusza, żeby coś zmienił. Żeby coś się stało. Żeby coś stało być takie oczywiste, jak było do wczoraj. Takie fajne, takie przyjemne. Ale żebyś zaczął się pytać, Panie, a co ze mną w tym wszystkim? W te święta, w ten czas. A gdzie Ty jesteś? Może byśmy się na nowo chcieli poznawać. Właściwie ja może bym poznawał Ciebie. Może nie wiem o Tobie wszystkiego, a może wiem bardzo mało. Życzę nam, żeby Jezus był Bogo więcej, żebyśmy Go bardziej widzieli, bardziej rozumieli, bardziej słuchali i żebyśmy wychodzili na sykomory i nie przejmowali się tym, co ludzie gadają, aby Go zobaczyć, bo wart jest, aby Go zobaczyć, wart jest, aby się Nim zachwycić, wart jest, żeby powiedzieć: Jezu, tak naprawdę to Cię nie znam, dopiero teraz widzę Twoją twarz, a za 10 lat będziesz zupełnie inny, zaskakujący. Wart jest, bo nigdy Ciebie nie zostawi. Zawsze się będzie nad Tobą pochylał. Jak się pojawi siwizna na Twojej głowie i będziesz nie taki, nie taka, jak teraz byś chciała, to On będzie z Tobą do końca. Tutaj, a tam na wieki. Amen.